Witam w trzecim odcinku gry Conan Exider. Ja i Szymon nas dalej będziemy coś tam budować. Już wcześniej, przed nagraniem tego filmu, zrobiliśmy już taką platformę z fundamentu. No i dalej będziemy zbierać materiały do dalszej budowy tego. Ej, najlepsze jest to, że ten film się nam usunął. Nie wiadomo czemu, usunął się. No i dobra. Ej, a czy to był ten film tam, gdzie my umarliśmy przez tę burzę pieskową tyle razy? Nie. Tamto to był drugi. No to dobrze, to był najśmieszniejszy, ale ten trzeci był jeszcze wspaniały. Zaraz, ile ja tam zdechłem? To są moje ciała, to chyba jest... Ty chyba dwa razy zginąłeś przez burzę i raz, nie, ty zginąłeś cztery razy, a ja zginąłem 6-7. Dwa razy przez burzę pieskową i chyba 3-4 razy zginąłem tutaj, to są moje zwłoki dalej. Tylko wiesz, że burza pieskowa może w każdej chwili teraz nadejść, bo dawno jej nie było. I znowu kilka razy zginiemy. Nie, no nie zginiemy, bo ja mam tutaj już sała zbudowany, patrzcie. Dwie osoby zaproszenia mi wysyła. To? Do kogo? Do czego? Nie wiem. No nie, muszę wyczyścić kolejkę. Szybko na dół. Dobra, drzewo mam, to więc co brakuje? Kamienia brakuje. Ej, słuchaj, bo mam jedne drzwi dla ciebie, bo zbudowałem o jedno za dużo. Jak chcesz, to wkładam do skrzyni, do tego. To tam, gdzie są dwie skrzynie, jedna jest w tym, jedna jest tak w skale. Dobra, bardziej. Ja lecę za skrzynię. Co miałem ci schować? A, ścianę. Dobra, ja tutaj zajmę się kamieniami i żelazem, co nie? Odkąd tutaj zacząć, aby w tym... Wiesz, gdzie jesteś? Zaraz, żeby się wiedział. Że w razie czego, no to... Widzisz mnie, czy nie? Czekaj. Podejdź, ale na tą platformę podejdź. No jest, na platformie mojej. Na twojej, przepraszam. No to podejdź w stronę... Egiptu? No nie widzę cię. Egiptu, czy że piramidy? Nie Egiptu, tylko w stronę... Tańca? Nie. Czy ręki? No... Na pustynię. A, w tamtą stronę. Tam w stronę naszego domu? No. Dobra. Patrzę się, no i cię nie widzę. A jesteś obok tego dużego drzewa? Ja jestem cały, co nie? A, widzę cię. Tam daleko jesteś, tam, patrz. No. Ja tutaj zbieram kamień i żelazo. No, tam gdzie żelazo zbieramy, co nie? Tam? Tam gdzieś powinien być strzał, bo tam strzeliłem parę razy. Dobra, o tak można by było zacząć. Dobra, ja jeszcze muszę... Dobra, mamy... No, będę teraz w razie czego zbierał i... Mamy 144, jeszcze mam 38. W razie czego ja będę zbierał i kamień, i żelazo, co nie? I węgiel też, węgiel tutaj też. Węgla tutaj akurat nie ma, w tym miejscu. Potrzeba bardzo dużo ilość kamienia. Dobra. Tak, mogę powiedzieć, przepalam się, 5 cegieł. A 5 cegieł to też się dłuży, stówka to będzie 15 i 17, i 17 tego jeszcze. Sztabki z żelaza. A w ogóle ten. Pamiętasz nasz pierwszy dom, tam gdzie mieliśmy tamte sztabki? No. Tam, bo mieliśmy tam chyba 4 sztabki. Zostały tam? No nie pamiętam, ale nie. Wiesz, każdy może tam podejść i to wszystko powyciągać. Ale tam już nic nie ma, tam mieliśmy 4, bo jeszcze mieliśmy ten dom. Tak, że sobie zaczęliśmy nagrywać. Jak ciebie jeszcze nie było, bo to tam gdzieś w Tomb Raider, nie? Mieliśmy 4 sztabki z tego żelaza, ja wziąłem 4, przerobiłem
na takie ulepszone, jakby na takie ulepszenie do czegoś tam. Dwie sztabki na to poszło i z tego ulepszenia, z dwóch takich ulepszeń była można jedną sztabkę. Z cztery wykorzystałem na takie rzeczy i wykorzystałem jedną. No, i ta jedna gdzieś tutaj jest dalej. Tak jest, nie? Poczekaj, bo to jest jakaś inna coś tam. To jest wzmocniona cegła. No, wzmocniona to jest cegła, nie? Oj, cegła. No to potrzebne takie cegły. O, a ja mam jedną. Bo nie wiem skąd mam. Jest chyba wysuszona nawet. Tak mi się zdaje. Ale to, aby tak wyprodukować, musisz do pieca chyba dać posokę, mi się zdaje. A co to jest posoka? Posoka? Ginąłem! Co? Przetrwałem to z pieca tutaj. No może nie z pieca, ale obok z pieca. Co? Przeżyłem to. Zostało mi mało HP. Zostało mi chyba gdzieś tak 25%. Shit, ktoś tu był chyba. Zresztą ja bym musiał troszeczkę podbić. A to co? Gdzie miałbyś podbić? Dobra, bo ja kupię węgiel, bo zacząłem na dół kopać węgiel. Nie, będziemy... nie wiem po co jestem tam poszedł. A, poszedłem po cegły. Ale kopałem po cegłę. Coś mnie będzie chyba atakowało. Najgorzej, gdyby to był łucznik. Zbieram kamień i żelazo. Dobra, bo ty jesteś tam. Bo ja chodzę tutaj na dół po żelazo, ty chodzisz tam jest, tam do góry jesteś po żelazo. Mhm. A w ogóle odkryłem, że jak wiesz krzak kilofem, to powinieneś dostawać robaki, więc robaków. A w ogóle jeszcze... zeszli do wody, żeby się napić. I po kamieniu i po żelazo. Aha, dobra. Po dużo rzeczy przyszłam. Poczekaj, bo tam jest węgiel, to sobie go zrobię jak wrócę. To jest ta baza. Gdzieś tu powinno być ten. Zaraz, ile już mamy tego? 17. Ej, poczekaj, bo a co leciało z tego kamiennego potwora? Kamiennego potwora? No. Nie wiem. Co z niego leciało, bo ja nie pamiętam. Aha, kamień wypada z niego. I od czasu do czasu, ale w bardzo małej ilości, albo kryształ, albo siarka. Kamień, kryształ, plus dwa. Dwie siarki można znaleźć, no tutaj można wejść w miejsce, gdzie można o wiele więcej siarki zdobyć. Wiem, tam gdzie są te rekiny. Nie, jeszcze jest. Miejsce, ale to daleko jest stąd. A to czekaj, bo chyba się dało szereg, nie wiem. Dłoń. Widziałeś te dodatki, że można zakupić? No, a to ile? 49, 1. Aha. No, a ja mam 50 pejsa w parku. A nie da się wpłacić 50. Jak się nie da? No nie da się, jest 20, 40, 60. Nie ma 50. Słuchaj, jest 4 dodatki, będzie 100, mniej więcej 60 zł potrzebne i będziemy mogli budować różne te takie. O wiele więcej rzeczy do budowy będziemy mogli mieć i inne różne rodzaje zbroi. Znowu awansowała osoba na wyższy poziom? O. I co ja robiłem? Gdzie masz poziom? 17.
Awansowałem na wyższy poziom. Czyli mam 22. 8 do dodania do siły. Udźwig. Znaczy mi potrzebny udźwig. Udźwig daj nam. Dobra. Mi by się przydało trochę tak pozwiedzać jeszcze. Dobrze. Szymon nas opuścił imprezę. Halo? No? Wywaliło mnie. No, widziałem. Się ze mną na... się zrespił żelazo. Nie ma żelaza? Ej, 108. Pomóż! Pomóż! Nie. Gdzie jesteś? O kurde. I najlepsze jest to, że dostałem tylko damage od tego, od jednej hieny. Dobra, tu jest żelazo. O, zrespiło się. Zaczynasz. Zaczynam. I my ludzkie mięso. Nie bierz tego gówna, kurde. Ma 118 tego, fundamenty 18. Mam żelazne strzały. 8 sztuk. No daj mi. A masz łuk? Co? Łuk masz? Mam, patrz. No to masz. Patrz, mam w ręce. No to teraz mam 15. Tu byle zdał. No wiem, one dają. Na przykład tam ci obok ręki, jak się zespełnili, to tam mają dużo żelaza, więc mogliśmy by ich okraść. A może by całą wioskę wyrżnąć? Jak myślisz? No to chodź, no to chodź. Biegniemy. Ale nie teraz. Ja nie mogę biegać, jestem przeciążony, jeszcze przerabiam. Idę i przerabiam, co nie? Kamień na fundamenty, co nie? Mam 52 żelaza przy sobie, bo wykopałem stąd i stamtąd. No ale wiesz, już stąd widać. Jeżeli to zostanie wyrównane... Dobra, w którym miejscu zejście zrobimy? Poczekaj, jak mnie teraz słuchać? No, a jak teraz? O, to jest lepiej. No bo mam wyciągnięty mikrofon ze słuchawek. No, już mogę biegać. Dobra, to podejdę, tam dołożę do fundamentów. Dobra, to ja dołożę żelazo do pieca. Też to zrobię. Dobra. O, i jeszcze nie powiem podejść do tego. U ciebie się tak gracz nie zacina czasem? Co? Nie. A mi a co? Zobaczysz na YouTube, jak puszczę, to zobaczysz, a, że od czasu do czasami czasu mi się tak zacina, przerywa. Czasami... No, przerywa no, tak... się. Mi się, no, mi się wydaje, że to jest przez ping. O, 44 mam. Nie wiem. Gdzie to pokazuje? Gdzie pokazuje ping? Ping... Że? Ale gdzie?
O, czasami tak teleportuje. A czasami nie. Jak sobie tak gram, no to czasami, a jak kopię na przykład, to czasami, na przykład czasami znika mi te, wszystko mi znika i nagle później się pojawia, what the fuck. I chwilę mam takiego laga. Albo jak zginę, to jest taki długi lag. No, to tak gra się laguje, ale mi się wydaje, że może dlatego, że jeszcze na tą grą pracuję, co nie? Ale wiesz, przynajmniej kroki widać na kamieniu. I myk. Nie no, dam ci zbudować. A, no właśnie, miałem ci takie coś rzucić. A, jest to w skrzyni. Tam masz to w skrzyni, twa nagroda. Dobra, jeszcze trzy cegły, to jeszcze to sobie muszę dorzucić. Dobra, masz, myk, przynoś te cegły. A cegły jeszcze będą do czegoś potrzebne? Cegły? No. Do wzmocnienia. Dobra, to poczekaj, bo... Ja, bo mamy... Bo mamy 108 kości. W skrzyni. Ja wezmę 24. A skór ten... A skór mamy... ej, ty wziąłeś 100 skór? Nie. Bo kiedy mamy 50 ileś. Co to jest takie? Gruczoł, jakieś gruczoł dostawam tam. Aha, wybuchowy gruczoł. Można robić petardy, wiesz? Wysadzać. Ulala! Dobra, 98 piór, patyki, drewno, kryształ. O, i tu masz właśnie drzwi dla ciebie, czekają. Tutaj masz drzwi. Dobra, się. Dobra, chyba po tym dniu, na następnym dniu, po tej nocy chyba będzie ten. Lub w tej nocy nawet będzie chyba burza piaskowa. Bo coś długo nie było. No weź te drzwi. Fragment drzwi wykonana z pieskowca. Weź. Zaraz, spokojnie. Jeszcze to. Ej, to tutaj ci przeszkadza to ognisko. Jakich skór? Znaczy nie skóry, tylko futra. Hieny? Mhm. Tutaj, o, to tu jest, są 56. W tej skrzyni. Dobra, 56 tutaj jest. Miałem 18. Do przepalenia tutaj jest... ile tego? Tam w skrzyni masz tego. Dobra. Szybciej się róbcie te żelazo. Jeszcze cegły trzeba. O kurwa, no mata faka. Poczekaj, nie, tak to nie może być. Niech się już żelazo robi. No co ci ty robisz? No nie. Dobra, nie. Nie wiadomo kiedy będzie tutaj burza. Tutaj masz jeszcze futro. A przeżyć tutaj możemy burzę. Aha, zaraz. No, drzwi trzeba robić. Tutaj drzwi zrób szybko dwa. Dwie pary drzwi na burzę. Szybko co zrób, dwie pary drzwi, słyszysz? Drzwi, dwie pary drzwi zrób. Zaraz, bo muszę zaraz, bo dam ten kamień wziąć. Szybko dwie pary drzwi, bo mam nadzieję, że się zmieścimy. Jeszcze dach! Szybko teraz próbuję dach zrobić. Jaki dach robimy? No dach. No kamienny, no jakiś tutaj dach zrobisz. Drzwi? No bo, z jednej będzie ten. Burza pieskowa nadchodziła. Dobra, to wystarczy na razie dach zrobić. Dach, ściany, no właśnie. Jeszcze, bo schronienie... dwie by się przydały. Chociaż tutaj... Gdzie? Ale nie postawisz, bo piec jest. Chyba, że... Bo piec jest, chyba, że od nowa będziemy kamień zbierać na piec. A tak mogę. To i tak będzie trzeba przebudować. No to zrobię takie... Ej, mi się zdaje, że serio będzie w tej nocy burza. Tak, aby można tam było zrobię się sufit, tam zrobię sufit. Tam no zrobię właśnie. Sufit. Z czego proponujesz? Z kamienia. Podłogi jest. 9 wystarczy. Dobra, to ja zrobię sufit po prostu. No, spokojnie. Szybko, gdzie jest ten sufit? Szybko!
Jest sufit, tworzy się. A ty zrób dwie pary drzwi. Dobra, jest dach. O, mamy cały. Schronień mamy całe. Bez drzwi nawet. Dobra, chodź szybko. Nie. O, no i widzisz. No, tylko że tutaj stoi piec i... No właśnie, się nie da. No, inaczej ciężko się nie da. No właśnie. Postaw drzwi. Jedne pary tam postaw. Chyba, że ja mam stworzyć drzwi. Dobra. A czekaj, stworzy. Nie trzeba. Słuchaj, wystarczy, że się stanie za ścianą. To nic się tutaj nie będzie działo. Nawet w tym ganku. Jeżeli będzie piasek wiał. A co jak będzie piasek wiał? Tu by się przydało trochę wyższe zrobić, ale i tak to się zburzy, jeżeli będzie już postawiony ten budynek, który będę budował. Ej, dobra, gdzie byś wolał postawić budynek, co? Ej, dobra, bo stanowisko kowala tworzę. Bo tutaj tak góra przeszkadza, co nie? No. A czy budynek stałby gdzieś tutaj? Po tej stronie? Nie, bo ty to jeszcze tutaj wyrównujesz. Po tej stronie by było i byliśmy taki widok na okna. Bo można by było tutaj dać, co nie? Taki widok. Tutaj byłby budynek. No słuchaj, nie. Bo jak tylko ty to wyrównujesz, wyżej. No to... No, tylko będzie. Jak się będzie, wyrówna, jak no to... ty to wyrównasz, no to ten, no to zrobi się budynek na taki na dwa piętra. No. No i będzie się będzie było i tam wszystko będzie. A to jest nasz, a tutaj jest nasz taki jakby taki nas taka schroniec. Kęciapa, no taki kibel, można by powiedzieć. takie schronienie przed Hitlerem takie to jest. Tak. Schronienie przed Hitlerem to można nazwać. Ten piec trochę też ochrania. Mhm. Dobra, zostaje na sztabka tylko tutaj. Dobra, to dobra, przynajmniej jakąś ochronę mamy. Ile mamy mięsa? O, dużo. Jeszcze ja mam jeszcze ze swoich zwłok. Ale tam... Ja mam takie coś, cegły, szkło i sól. Dobra, szczerze. O, idealnie weszłem. Tutaj trzeba... No bo później będzie trzeba to... Ej, dobrze, dobrze nie ma tak, że ten, że jak to się nazywa? Że, no. że ten piaskowiec z tego niszczy skrzynię. Dobra, bo muszę zrobić tarczę. To idziemy zaraz, bo przydałoby się trochę coś tam. Czemu tu są skóry zwykłe 49 i tu są skóry? Jak tu jest skór z praktycznie 193? Czy to są hieny skóry? 18, no to idę odłożyć tutaj. Jeszcze ja dobra. Idę, bo... Co robimy? No, ty idziesz po tego, wyrównać się to coś, ty wyrównujesz. No, dobra, no to wyrównamy sobie, ale będę musiał jeszcze... Dobra, drzewo zebrać. A ja muszę zrobić tarczę. Ścianą. Jeszcze 4 liny. Ja liny gdzieś tu odkładałem. Liny chyba mieliśmy 100 ileś. Skąd ty masz tutaj... oczyszczoną wodę. Od trupa. Jo. Dobra, bo w tej skrzyni jest nieprzepalone mięso. No to przepal ją. I jeszcze jest 13. A ty zjadłeś ludzkie mięso? Nie. To zjedz. Będziesz kanibalem.
Nie da takiego, takich rzeczy, dobra. Dwa krokodyle, ogonił. Ja jem, no są też, nawet cię regeneruje. Zbyt mało. Dużo cię regenerują. O nie, szykuj się, bo jutro może być burza pustowa. Bo trzeba odliczyć ile dni, czy jak ta burza będzie? Słuchaj, jak ta burza będzie, to odliczam od razu kiedy ten. Ile dni minie burza. No. Co kilka dni jest burza piaskowa, to nie? Żeby nie było tak jak w poprzednim odcinku, że ty zginiesz, potem ja zginę. I nie, ty pierwszy trotnie. Zginąłeś! Ty pierwszy zginąłeś, no ty pierwszy zginąłeś, później ja, później tego, ty. No. No, ale twoje zwłoki dalej nie są odnalezione. Pewnie gdzieś się zgniły już. Pedofil. Klocuch je zabrał. Klocuch zabrał i porwał do swojej tej jamy. Jamy ustnej. Bo jego jama lubi ten. A no właśnie, gdzie położyć stanowisko kowala, bo mam przy sobie. Zrobił kilofy jakieś. No mam, bo stworzyłem. Co się z... na też szmaty by się przydało. Aby ubrania robić. No, mam pomysł. Szatę, To słuchaj. Słuchaj, można zrobić tak, że... Poczekaj, ja zobaczę, czy wejdzie tutaj stanowisko. Wejdzie stanowisko kowala. Wejdzie, ale trudno. Będzie walczył. Chyba wiem. Będzie walczył. Nie no, nie wejdzie. Chyba, że postawię gdzieś na zewnątrz. Chyba, że mam zbudować, dobra, to idę ci pomóc tam rąbać tego. Ta, no, trzeba te wszystkie stanowiska porobić, te co mieliśmy wcześniej, co nie? I straciliśmy. Przez ciebie. A serio, przez ciebie to straciliśmy. Ty musiałeś to zrobić. Byśmy teraz nie musieli tego zbierać, no, ale nie, dzięki tobie. Już 20 dzięki tobie. Poziom wtedy miałem, no ale. Ale wtedy filmów nie nagrywałem, co nie? A teraz zacząłem nagrywać, więc musiałem. Ej, no, powiem jedno. Zacząć. Jakbyś tego nie zrobił, to byśmy nie odkryli tego tańca. Bo byś powiedział, że za daleko nie idziemy. Bo akurat jest blisko ten wcześniej, taniec. Czy później i tak byśmy odkryli, no. Trzeba by się jeszcze nauczyć robić te. A jak zrobić tę babkę, co tańczy? Musisz wybudować koło bólu. Jak zbudujesz koło bólu, no to pałką musisz niewolników łapać i dawać im pożywienie. Dużo żarcia potrzebują. No, i musisz właśnie znaleźć tancerkę. Jak znajdziesz tancerkę i... Jaką tancerkę? A, tancerza no, widziałem. No, tancerkę albo tancerza. Ale ja wiem, tancerz jest bardzo daleko w takiej wiosce, jakby można powiedzieć. No. Dobra, poczekaj, mam już zobaczyć co ja potrzebuję liny. Gdzie są liny? What the fuck, who's dead? Tu są liny. No dobra, czyli... Tworzę i co to miało być? I miały być... Mieczyk mały. Dobra, 5 patyków, 20 kamieni. Nie, mam patyków 83, ale tam w skrzyniach jest dosyć sporo. Mięsa, ale takich... 300! Dobrze. Dobra, jeszcze trochę kamienia potrzebuję, gdzie kamień. Tu nie ma kamienia. Nie, tu był kamień. 19.
Aron będzie starcie na ten mieczek, bo ja chcę ten mniejszy mieczek, bo jest jakiś achievement. Kurde, jeden kamień mi zabrak. O, to pozbieram. O, jest. Masz, możesz wytwarzać szafki? Co się robi? Jakie szafki? Nie, że można je zabrać do ekwipunku, co nie? W razie czego przestawić. Poczekaj, a jak to się nazywa w tym w odtwarzaniu? Bo ja mogę coś tam zrobić. Znaczy zbudować na przykład... Pójdź z Bogiem! Grabarnię, co nie? Poczekaj, bo ja mogę... ja mogę odblokować jakiś oszczep. Stanowisko płatnerza to... Róg wojenny z kości słoniowej, róg... No bo potem można to wszystko poprzestawiać, co nie? Aha, a co daje ten? A co daje ten, biała świeca? Co daje? Świeca. Świeca? No. Świecę możesz postawić, czyli robić światło, co nie? Ale bardzo mało światła daje. Z kości można zrobić... A po co się robi dzban? Lampę. Dzban? Dla ozdoby, to są rzeczy, dekoracje. Dobra, to nie normalne pomieszczenia zrobić. A ogrodzenie z piaskowca odblokować? No, dobra, ja robię kolejne fundamenty, przestawiam. Dobra. No właściwie zobaczę, co ja tutaj mam. Poczekaj, bo muszę za coś wymienić. 9, to na razie wymieniam ten miecz dwuręczny na tego. Na ten zwykły mieczek. Na ten ręczny. Jednoręczny. Sztylet kamieniarza. Dobra, bo muszę zablokować jakiś atak, muszę zrobić. Palisady. Dobra, biegniemy. Nie, może być. Biegnę jakiegoś typa stąd wziąć, bo ci wiem, że przynajmniej nie biegają. Jak tam ci dobra, na hieny muszą uważać. Aha, czy że jak zablokuję hien atak, to się zaliczy, bo to pisze zablokuj jakiś atak. Ale widzę już typów. Jakichś wysłanników, czy coś w tym stylu. Tylko tutaj jeszcze jest, to można by było to odblokować. O nie, to jest łucznik. Flagi można. To jak na tarczy oczywiście weźmie się. I mamy zero, okej. O, mam, zablokuję jakiś atak. Ile mamy? 18. A? Ule, ten ma tylko... Ten jest jakiś wojownik, ma tylko pięści. Dobra, zabiłem. Dobra, ten miał takie rzeczy, to wezmę od nich wszystko, bo kamienia mi brakuje. Nie, jakbyśmy dwoje porobili, to byśmy mogli pójść gdzieś na jakąś wyprawę, co nie? Ej, wbiłem tutaj kamienne jaskini, co wszędzie? Miejsce przywołań. Shit! Nie, bo przydałby się jakieś lepsze rzeczy, by porobić. Pomocy! A co? Pomożesz mi? W czym? Bo wbiję do tej kamiennej wiochy. Mnie teraz śledzą. Pomocy! Śledzi mnie. No to zaraz pójdę do ciebie. Shit! Hehe! Stoisz? Ale dostał w pytonga. W pytę dostał. Czaisz? No. A ten drugi miał... Łódź mi 39 kamienia. W pytonga dostał. Coś mnie atakuje? Pytuś, pytuś, pytuś.
Która to wioska? Go puścił. Co tak kamienna? Kamienna? Aż tam zaszłeś? No. Ja pierdzielę, to kawał, idź tam. Dobra. Shit! What the fuck, who's dead? O, dobra, zabiłem. Ale musisz mi pomóc. O, elo. Wiesz, że chyba wybiłem... O kurde! Też ma kościaną zbroję. Dobrze! Poczekaj, zobaczę, dobra, co miał. Ty zbierasz te przedmioty, ja śmieci nie potrzebuję. Łucznika widzę. Za to? A to uważaj na łuczniku, bo tak podbiegasz, jakby nie miał. Dobra. O, dobra, wszystko, bo są takie dobre rzeczy. Dobra, oni się chyba nie porespili, no nie porespej. No, jeszcze przepełnione. W razie czegoś. Dobra, kid z nimi. Miejsce przywołań? A? Kurde! Shit! Sam się wbiłem na... Ej, bo on ma proce! Ty! Chodź do mnie! Zaraz, muszę urżnąć się kapłana. Dobra, to weź go urżni. Awansujesz na wyższy poziom. Ty, oni coś jakimiś czarami we mnie... Nie, to łucznik chyba. No, łucznik. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, zabiłem. Poczekaj, przeszukuję. Ty, miał sztabkę złota. Tutaj jeszcze dwóch, zbieraj za patrzę, mną, co, patrzę co ten miał, patrzę co ten miał. To dobra, ty miał dobre rzeczy. Ty, stolarz, jeden co. Właśnie go... Serio? No. Uuu, mieli drugą tarczę dla ciebie. Dobra, dobiłem. Zabiję stolarza, dobra, no, chyba odszedł. No, odszedł od ciebie. Tutaj jest dwóch pacanów. Ale co to jest, kurde? To uważaj. Grabasz! No. Ty, kilof miał zwykły. Nie mogę atakować. Teraz. Dobra. Dobra, wezmę wszystko, biorąc te strzały. Ej, bo jeszcze z tamtej strony są. Chodź. Łucznik, uważaj, zająłem łucznika. O nie, nie mam no. Tego. Ej, ten łucznik jest zbugowany, chyba łucznik miał. Dobra, ale dwóch. Gdzie jesteś? Serio? Tutaj. Łucznik. Dobra, pozbieram je za siebie. A pomóż mi, bo tu mam dwóch. Nie, ja tu łucznika widzę, i zwykłego, i wojownika. Ile śmieci. Będziesz miał dużo tarcz. No właśnie o to chodzi. O, mam spear. Wojownik dwa? Serio? Gościu... Serio? Typy? Jaka tu jest rozruba, czaisz? Idę tam do ciebie. Bo to jeszcze jakiś stoi typek. Jakaś... Ty, oni mają lepinne skrzynie jakieś. No, skrzynię bierz. W skrzyniach dużo rzeczy znajdziesz. Kilo no, tylko raz ginę. Buławę jakąś mam. Ej, pomóż mi! A gdzie ty jesteś? Uważaj. No to... Cholera zleciało, no kurde. Dobra, ja tu czekam na nich. Czekam na ciebie. Szybko!
Dobra, dawaj. Dobra. Dobra, szybko patrzę, co mają. No i szybko patrzę w skrzynię. Uuu, ile strzał! Jakie rzeczy! Ty, maska! Maska mam. Jeszcze mam tego, bęben. He? Jesteś przeciążony. Szeptun? Ty, coś takiego jak Szeptuna i nigdy nie widziałem. Poczekaj, muszę wywalić. O, żelazna skrzynia. Gdzie też masz? Maskę mam. Zakładaj. Ja mam założoną. Jak wyglądam? Tak jak ja. Będę mieć coś dużo, będę zajebiście. A no ja mam jeszcze bęben. Użyjesz, mam jeszcze bęben, tam jeszcze, bo tam są. Jeszcze żule tam są. Chodź. No właśnie wiem, chodź za mną. Słyszysz, wchodzisz? Ej, wejdź tutaj do mnie. Gdzie ty poszłeś? Aha, ty górą, ja dam potem. Ej, on tańczy. Ty, tańczysz. No, gdyby się, tancerz był. Gdyby ale pałki nie mamy. Co? A nie mamy jeszcze kół bólu. Nie mamy kół bóla, więc... No i to jedynka. Słaby. Nice. Gdzie on jest? No tutaj, nie widzisz? Się podzielił trochę na półce, nie? A, dobra. Dobra, zbierę wszystko. A ja mam jeszcze jakiś bęben, czaisz? Umarłem. Bez jaj. No. Ja czekam na ciebie, aż się zrespisz. Dobra. I to szybko, kurde, bo... Ty, książkę znalazłem. Jaką? Nie wiem, pierwsze... Przeczytaj całą. Pośpiesznie wpisana notatka, opis. Nie chcę mi się tego gówna czytać. No przeczytaj, bo i tak na mnie czekasz. Pragnienie mnie zabiło. No przeczytaj. A, ty, mnie też może zabić. No to wypij. Mam jeszcze tylko jeden łyk. Dobra, ja biegnę. Dobra, jest w połowie drogi. Ej, no, bo oni... Ciekawe a dobra, bo oni się respią i umierają, bo ty tam jesteś. Aha, ej, wiesz jak to dziwnie wygląda? Jak oni się tłoczają i tak stoją poza typu Fortnite'a i nagle tak padają. Tak sobie łamią, tak jakby sobie łamią nogi. No ci dam parę przedmiotów. Potrzebujesz czy nie? Bo ja mam bęben. Będę mógł grać na bębnie. No. Perkusję możesz zrobić. Pióra są. 44 piór. Masz. Ej, woda. Szary ekran mam. Wodę. Pomóż mi, hiena. Ej, ty pek ze schodów spadł. Słuchaj, ja jestem przeładowany. Jestem przeciążony. Ej, hiena! Pomóż! Jestem przed tobą! O, dwa bębny mam. Ej, czemu ty mi włożyłeś? Czemu ty mi takie rzeczy włożyłeś? A co, złe? What the fuck? Coś ty mi włożył? No śmieci się pozbyłem, bo jestem przeciążony, no. A ja muszę się ruszać. Ja sam teraz jestem przeciążony. Dobra, to będę ciebie pilnował. Zbieraj wszystko. Kurwa, jeszcze to, takie rzeczy masz? No i dalej jestem przeciążony. Dobra, musimy się wycofać. Ja wszystko dałem! Co? Poczekaj, muszę coś po... Ile ty mi żeś tego dał? Ja to zabiorę i tak będziemy przeciążeni wracać. Albo zrobimy tak. Jedna osoba będzie przeciążona, a druga w razie czego będzie go broniła. Czemu włóczni nie bierzesz? Włócznią też można atakować. Kula wodna. To? Co mówisz? Dobra, idziemy. Poczekaj, mam muszę skillofem trałazić. Bo ja jestem przeciążony. Nie, bo jak ty już... Chyba, że... Pacany się zrespią, no to... Chyba, że ty ten...
Nie, poczekaj, bo ja muszę sobie jedzenie dać. On nie powinien, on nie, ale on nie powinien się teraz respić, bo my jesteśmy. Ale mamy ten na pustyni mogą się zrespić. A to już jest kawałek drogi stąd. A jak dużo to zabiera? Ale mówię ci, jak ci się odnowi, to ty nie patrz. No to rób kółka, bo i tak będziesz szybki, bo i tak będziesz tak, jakbyś nie miał tego. Opłaca ci się robić kółka, bo jak ty biegniesz, to patrz jak dużo zadaje. Więcej zabiera staminy. Ale jest fajne maski, nie? No, na razie możemy je nosić, co nie? Ale, ej, ale to jest tak przeczyszczone, nie? Dobra, jedna wioska. Mniej. Jak wszystko odłożymy, to chodzi jeszcze na tych. Na tamtych. Na tam, wiesz, na tam po lewo. No. Będziemy musieli ich też oczyścić. Tam gdzie jest baobab, co nie? To? No. Ale mówię ci, jakbyś nie robił tych wspólników, no to byś był daleko w tyle. No, kulik jeszcze skóry okay. Dostarczył. Kuliki bardzo dużo skóry dają. Dobra. Wody powinno wystarczyć. Dobra, wpadłem chyba w towarzystwo hien. Ja nie. A ja tak. A ja prawie. Jedna już mniej. Ja nawet nie wiem czy do domu dojdziesz. Dojdę. O nie, nie dojdę. Za mało staminy. Całą miałem i nie weszłem. A tutaj jest wejście na górę. Gdzie ja idę. Kurwa mać! Hiena, uważaj! Umrę! O ta, jak ja nawet nie mam tego. HP, umrę! No i umarłem. Ja pierdolę jebana hiena! Kurwa mać! Też nie wiem. Cześć! Ja pierdolę jebana hiena. A ile trwa odcinek? Jeszcze chyba nie wiem, 10 minut? Nie pamiętam o której włączałem, kurde. Chcę pilnować twojego truchła? Tak. Tu jest. I podejdź do hieny. Ja zaraz potraktuję z lewarka. Tak? Póki jeszcze możesz się ruszać. Przyprowadź ją do mnie, bo jestem przeciążony. Kopnij ją w dupsko. Dobra. I leć do mnie. No coś ty zrobił. Dobra. Jak ja kurde wyglądam. Poczekaj na mnie. Ja muszę się jeszcze ubrać. Pilnuj mnie. Poczekaj, bo coś jeszcze miałem tutaj. Coś jeszcze miałem. Nie wiem. Nic to nie ma. A pochodnie miałem tutaj do góry. Ciekawe. Oho. A. Okej.
XD, jak idziemy, kurde. Ej, ja idę, jakbym był dziewicą. No w sumie jestem, ale to tak chodzi. Patrz jak ja chodzę. Patrz jak ja chodzę. Jak serio, jak dziewica. Patrz to. No coś tak, biodrami zarzucasz, no jakbyś miał nie wiadomo co między nogami. O, co miałeś na myśli? Kaktus. Ale mi kuje, ała. Dlatego tak wolno idę. Co my tu mamy? Mam tutaj dwie włócznie. No, a ja miałem więcej. Co tutaj jeszcze jest? To można wyrzucić. Ała! To, ej, to dlatego tak wolno szłem. Dlatego, bo kaktus mi kuje. Dlatego tak wolno szłem. Strzały, takie, strzały, takie. Dobra, szybciej się ruszam. Bierz strzały, jak masz łuk, no to bierz strzały, co nie? Dobra, mam łuk. No, jeszcze nie ma łuku. No, dobra, aż mi się wiedziałam, gdzie jest 6 metalowy strzał. No, zbieraj je. No, zabrałem. To są jeszcze pióra. Futro tam damy, mięso. Jest, to jest mój nóż. A ja wolę chodzić z tarczą, powiem ci. Powiem ci, że ja kiedyś też wolałem grać ze tarczą, ale miecze dwuręczne no, są bardziej takie, jakby powiedzieć, potężne. No też tak można, na przykład na rekiny to tak, no. Na jakieś stworzenia to tak, ale na. Na komputerze, na ludzi, jak to, grałem, na ludzi, no to na ludzi, chodziłem to z tym. Futra. Na ludzi jest lepsza ta. Jeden ręczny miecz i tarcza. Jeden ręczny? Jednoręczny. No jednoręczny. No jeszcze miska i dwa bębny. Mam jeszcze. Mam jeszcze jakieś takie coś. Jakiś poprzec. Co to jest? Mogę to postawić? Poprzec? O no, mogę. Postawiłem. Gdzie ty masz? O tutaj. I widzisz, jeszcze dwa bębny. Jeden dla ciebie, jeden dla mnie. A zgadnij co? No co? Widzisz to co ja? Burza się zbliża. Wiesz co? Ja tak... przeżyjemy burzę i w tym... i będę odcinek kończył, co nie? A, tu! Już widzę tego proporca. Dobra, ej, poczekaj, jakiś taniec. Szybko walimy w to. Słyszysz ten dźwięk? No, słychać. No, dobra, czyli... Tak, ja chodzę jak dziewica. Ty już zaczyna obrażenia zadawać. Chowamy się. Tutaj też... Ej, poczekaj, przesuń się. Przedobry masz, przełaź. Przejdź. No hej, no! No ej, no! Dobra, dziękuję. I kuc mi najlepiej. Za piec i kucaj. Nie trzeba. Jesteśmy odsłonięci. Ale ej, ale tu jest dziura przecież. Tu nie ma sufitu i dwóch ścian. No, ale można się schować, bo jest dach, co nie? I nic nie widać. Dobra, mam 150 tego. Masz tutaj wody trochę? To? Wody masz? Bo mi pomału zaczyna wody brakować. No, ale nie możesz zejść na dół, bo i tak nie masz burzy pieskowej. Fake, a nie, tak dalej. Ale ja jednak jest dał, jestem do meczu. Jest, widać burzę. Jak się? Co? Najwyżej ze skrzyni później wezmę bukłak, bo nie dojdę do wody.
Jak chcesz, to ja ci mogę pójść po ten bukłak. No czemu? No przebie. No bo ze skrzyni jest bukłak. To ja wiem, no, ale dobra. Iść? Nie, bo zaraz zginiesz. Dobra, idź po niego. No kurde! Co? Dobra, bo ci nie rzucę ci tego bukłaku zaraz. A ja i tak nic nie widzę. Masz. Tutaj, jest zbyt ciemno. Masz, rzuciłem ci. Co, serio? No to wy sobie gammę zbysz. Zaraz, bo już się przyjaśnia burza. No już nie ma. To weź, ej, patrz tutaj. Ej, tutaj o, jest. Ty masz tu pochodnie, co nie? A ja nie, ja mam gamę na zrób sobie, weź sobie w ustawienia i jak wejdziesz, no tam, na grafika, no i tam masz gamę. A gama to, że masz jaśniej. Tam najjaśniej. Tylko w deforeście mam tego najniżej. Mam taki klimacik. Dobra, ja zaraz i tak będę kończył. Jak? Na odcinku zaatakujemy. No dobra, to więc żegnam was i zapraszam do kolejnych odcinka. Odcinek, co? No, poczekaj, no dalej. No dobra, no i cześć.